1, 2, 3. Słuchaj, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam olbrzymi zaszczyt powitać dzisiaj Państwa tutaj wszystkich w imieniu gospodarzy Galerii Książki i w imieniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które tutaj dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować. Bardzo się cieszę, że przybyliście Państwo tak licznie na spotkanie z trojgiem bohaterów naszego dzisiejszego wieczoru. My w muzeum, korzystając z okazji, że jesteśmy w przededniu 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, poprosiliśmy Państwa tutaj obecnych, aby zechcieli się spotkać tutaj z Państwem. I chciałam bardzo serdecznie podziękować, że bardzo chętnie przyjęli nasze zaproszenie. Są to ludzie bardzo szczególni i występują tu dzisiaj w takim podwójnym charakterze. Z jednej strony, o czym Państwo doskonale wiecie, są to byli więźniowie obozu Auschwitz i również innych obozów. Z drugiej strony są to pisarze. Mam zaszczyt zaprezentować panią Zofię Posmysz. Pana Bogdana Bartnikowskiego. I panią Helenę Birenbąk. Pani Zofia Posmysz urodziła się w 1923 roku w Krakowie. W kwietniu 1942 roku, dokładnie 22 kwietnia, na skutek donosu została aresztowana przez Gestapo za posiadanie nielegalnych ulotek i została osadzona w osławionym krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich. Po 6 tygodniach przesłuchań została przewieziona do obozu Auschwitz. W tym obozie przyszło jej spędzić ponad 2,5 roku. W styczniu 1945 roku, w momencie, gdy Auschwitz zaczął być ewakuowany, pani Zofia Posmysz została przeniesiona do obozów w Głębi Rzeszy, do obozów Ravensbrück i Neustadt-Glewe, i właśnie na terenie Rzeszy została wyzwolona. Po wojnie zamieszkała w Warszawie i już w 1945 roku zadebiutowała literacko utworem pod tytułem Kaci z Belzen. Całe życie, właściwie prawie całe życie zawodowe pani Zofii związane było z Polskim Radiem, gdzie stworzyła wiele reportaży i słuchowisk radiowych. Choćby tak sławne i znane w większości z Państwa, mam nadzieję, słuchowisko jak słuchowisko pod tytułem W jezioranach. Pani Zofia Posmysz jest autorką kilku książek. Najbardziej chyba znaną jest książka pod tytułem Pasażerka. Właściwie Pasażerka powstała najpierw jako słuchowisko radiowe pod tytułem Pasażerka z kabiny 45. Na podstawie tego słuchowiska, które odniosło olbrzymi sukces, polski reżyser Andrzej Munk wyreżyserował film pod tytułem Pasażerka i później powstała również książka. W naszym wydawnictwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wydaliśmy inną powieść, której akcja rozgrywa się w obozie Auschwitz, jest zatytułowana Wakacje nad Adriatykiem. Nie sposób nie powiedzieć w tym miejscu, w którym właśnie teraz się znajdujemy, że czyli w Oświęcimiu tutaj w naszej pięknej galerii książki, że w 2013 roku pani Zofia została uhonorowana tytułem honorowego obywatela miasta Oświęcim. Natomiast kilka miesięcy temu, właściwie we wrześniu ubiegłego roku, tutaj koło Galerii Książki odsłoniła tablicę w Alei Pisarzy, jej właśnie poświęcona.
Piotrowskiego znam od wielu lat, wiem, że jest dżentelmenem, więc na pewno nie będzie miał mi za złe, że przedstawię teraz drugą panią, panią Halinę Birenbaum. Halina Birenbaum urodziła się... Urodziła się w 1929 roku w Warszawie, więc nie trudno policzyć, że w momencie wybuchu II wojny światowej miała zaledwie 10 lat. Przeżyła horror getta warszawskiego, przeżyła powstanie w getcie warszawskim i tuż za niedługo po powstaniu, w maju 1943 roku, została deportowana do obozu na Majdanku. Stamtąd po paru miesiącach w lipcu została przewieziona do obozu Auschwitz-Birkenau. Również w styczniu, podobnie jak pani Zofia, w styczniu 1945 roku została ewakuowana w głąb Rzeszy do tych samych obozów Ravensbrück i Neustadt-Glewe. Pani Halina Birenbaum podczas II wojny światowej straciła właściwie całą swoją najbliższą rodzinę. Tata zginął w obozie zagłady w Treblince, mama na Majdanku, natomiast w Auschwitz zginął brat i bratowa. Została tylko ona i drugi brat. Po wojnie w 1947 roku pani Halina, wyemigrowała do Izraela, gdzie mieszka do dzisiaj. Jest pisarką, poetką i tłumaczką. Tworzy w języku polskim i hebrajskim. Mamy kilka książek tutaj w naszej ofercie wydawniczej napisanej przez nią. Najbardziej popularna jest autobiograficzna powieść pod tytułem Nadzieja umiera ostatnia. Dużo by mówić o różnych odznaczeniach, które tutaj Państwo, których gościmy, dostali po wojnie za swoją pracę na rzecz upamiętnienia ofiar Holokaustu, obozów koncentracyjnych. Może tylko powiem, że w 2001 roku Halina Birenbaum została przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów uhonorowana tytułem Człowieka Pojednania. Pan Bogdan Bartnikowski urodził się w 1932 roku w Warszawie. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego miał zaledwie 12 lat. Jak powiedział w jednym z wywiadów, nie działał w konspiracji, niemniej jednak przez kilka dni był łącznikiem pomiędzy oddziałami powstańczymi na Ochocie. Został wraz ze swoją mamą umieszczony w obozie przejściowym dla mieszkańców Warszawy w Pruszkowie, skąd 12 sierpnia 1944 roku zostali razem deportowani do Birkenau, do obozu Auschwitz. Tam został rozdzielony ze swoją mamą. Spotkali się dopiero w styczniu 1945 roku, gdy ewakuowano ich do Niemiec, do jednego z małych obozów w Berlinie, Berlina Blankenburga, którego więźniowie byli zmuszani do odgruzowywania Berlina po nalotach. Często musieli to robić pod spadającymi bombami. Po wojnie pan Bogdan Bartnikowski ukończył oficerską szkołę lotniczą w Dęblinie. Pracował jako lotnik na początku, ale większą część życia zawodowego był dziennikarzem. Pan Bogdan Bartnikowski działa w Związku Literatów Polskich. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami po wojnie. Jest pisarzem, jest również poetą. Myślę, że większość z Państwa tu obecnych zna jego książkę pod tytułem Dzieciństwo w pasiakach. Została ona przetłumaczona na wiele języków. Jest to zbiór opowiadań poświęcony losowi
dzieci, u mnie dzieci polskich w obozie Auschwitz i nie tylko. Chciałam może właśnie teraz zadać jedno pytanie panu Bogdanowi. W ogóle przedstawię państwu może formułę dzisiejszego spotkania. Jako że nie może ono trwać nie wiadomo jak długo, postanowiłam po tym wprowadzeniu i zaprezentowaniu, króciutkim zaprezentowaniu naszych gości, zadać po dwa pytania. Przy czym jedno będzie związane z obozem, a drugie jako, że jak powiedziałam, są tutaj z nami nie tylko jako byli więźniowie Auschwitz, ale również jako pisarze, którzy potrafili mistrzowsko przelać na papier swoje wspomnienia, swoje refleksje. Drugie pytanie będzie związane z ich twórczością. Więc chciałam zapytać panie Bogdanie, jak szybko pan, będąc właściwie jeszcze dzieckiem, 12 lat to jeszcze nieduży chłopiec, jak szybko pan zdał sobie sprawę po trafieniu do Auschwitz, gdzie się znajduje, jak szybko dzieci, które były razem z panem, zdawały sobie sprawę, że znajdują się właściwie w obozie zagłady? Tak, kiedy znalazłem się w Auschwitz, znaczy w Birkenau, miałem 12 lat, wydawałoby się dziecko, ale proszę wziąć pod uwagę, że my mieliśmy, moi rówieśnicy, obserwacje życia w okupowanej Polsce. My widzieliśmy na co dzień terror, widzieliśmy zbrodnie, rozstrzeliwania i trudno powiedzieć, czy my byliśmy właściwie w pełni dziećmi, mając te 12 lat, czy 10, czy 13, kiedy znaleźliśmy się po piekle Powstania Warszawskiego, w następnym piekle, czyli w Birkenau. Czy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, gdzie jesteśmy? Właśnie mówi, starsi więźniowie od razu nam brutalnie mówili, stąd jest wyjście tylko jedno, przez ten komin. Inaczej się stąd nie wychodzi. Ale my w to nie wierzyliśmy. To było chyba właśnie, ja nie wiem, inaczej oczywiście podchodzili do swojej sytuacji w obozie ludzie dorośli, inaczej podchodziliśmy my. Bo pomimo tego, co widzieliśmy i co przeżyliśmy przed uwięzieniem w obozie, to jednak w nas tkwiła ta chęć poznawać, radość życia, nawet w tych najtrudniejszych warunkach. I poznawanie tego życia, to jest normalne dla młodego człowieka, że on patrząc, rejestruje i napełnia swój mózg, prawda, obrazami, zdarzeniami, które potrzebne mu będą na całe długie życie. Patrząc na moich kolegów, na moje koleżanki, no bo kilka dni byłem razem z dziewczętami na FKL-u, ale potem zostałem przeniesiony do obozu męskiego na sektor A kwarantanny i tam było około 180 chłopaków z Warszawy, z Powstania w wieku mniej więcej od 9-10 do 14 lat. Tam nie było płaczu. Gdzie jest mamusia? Gdzie jest tatuś? Co się dzieje? Jestem głodny? Nie, my staraliśmy się jednak w jakiś sposób zachować twarz, zachować jednocześnie wiarę w to, że stąd wyjdziemy, że wrócimy do domu, chociaż widzieliśmy, wychodząc z Warszawy, że tych domów już nie ma, że one spłonęły. Ale w nas tkwiło to, że przekonanie, że wrócimy i ten dom znowu będzie.
i będzie, tak jak pisałem w jednym z swoich opowiadań, najważniejsze. Na stole będzie leżał wielki, piękny pochłon chleba. Tak to widzieliśmy my w tamtych czasach. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać Halinę Birenbaum, co w Auschwitz, w momencie, kiedy wiedziała, że została właściwie sama, dało jej siłę, żeby przeżyć. Co mi dało siłę życia? No to nie wiem. Chyba samo życie. Chyba samo to, że żyję i jestem i muszę oddychać, a nie ma powietrza. Muszę gdzieś się pomieścić, a jest 15 osób na nadze i gryzą palce, jak się tam wchodzi, więc musiałam jakoś się tam dostać, bo jak i biły w nogi, a tam kobiety, które leżały w więzieniach, gryzły palce, żebyśmy nie wchodziły, bo już było takie przepełnione wszystko. I skąd wziąć, i tutaj ja żyję, ja jestem i ja się muszę pomieścić tam, jak mnie to mnie pobiją. Jak każdy raz te wszystkie sytuacje, które przychodziły raptownie, które były czymś zupełnie niemożliwym, a jednak realnym, jedynie realnym. I w realności człowiek musi jakoś się dostosować. Albo ginie, ale nie od razu ginie, to trwa. Człowiek jeszcze żyje, człowiek jeszcze walczy, człowiek jeszcze się pcha do kotła z dupą, gdzie jest trochę gęstsza zupa, jeszcze się nie da wypchnąć z kolejki. Skąd ta siła? Ja nie wiem, ja byłam głodna i nie dawali jeść, bo kawałek chleba dziennie tej wielkości i szklanka zupy, gdzie tam coś pływało, jakieś tam od brukwi, jakieś obierki i tego nie ma, tak, i tego nie ma dosyć, spojrzysz, a już tego nie ma, a jak się nie będę pchać, to i tego nie dostanę, a głód przekręca tam w brzuchu wszystko i przychodzą siły. Przychodzę, jestem, mam świeżo. Nie mogę sobie rady dać z tym. Nie dopuszczają do kranów z wodą, nie dopuszczają do łaźni. W ogóle łaźnia i selekcja i krematorium to było jedno. Nigdy nie było wiadomo, czy nas biorą do łaźni, czy nas biorą do krematorium. To, bo do łaźni też nas prowadzili pod eskortą. Także ja byłam w ogóle w więzieniu wśród tych najmarniejszych. Ja byłam dzieckiem, ja miałam 13 lat wtedy. Ja już miałam za sobą 2 miesiące Majdanka. Ja już miałam oderwanie od matki, kiedy na Majdanku. Matka była dla mnie wszystkim. Matka moja była, ojca też bardzo kochałam, ale ojciec był więcej wrażliwy, więcej taki no, do modlitw, do wierszy, do poezji. A mama była bardzo realna i spokojna i nie robiła nigdy paniki. W najcięższych chwilach matka potrafiła być tym, czym była przedtem. I to dawało, że życie jest w jakichkolwiek warunkach, a warunki stawały się coraz gorsze. Póki mama była, ja ciągle miałam tą pewność, że ja przeżyję, że ja będę, że ja jestem. Mama, a w chwili, kiedy postawili mnie jeszcze w Warszawie na łóżkach pracy, przed wysiedleniem na Majdanek, już w czasie, kiedy zaczęły się te akcje wysiedlenia z getta, likwidacji getta warszawskiego, w pewnym momencie nie było pociągu i stanęliśmy na tym placu, pełno ludzi było na tym placu, ludzie pchali się, bili się, siły były jeszcze większe niż w normalnym. Jedną moją książkę nazwałam Szukam życia umarłych. Życie było tak intensywne, tak pełne niespodzianek i walk i zmagań, że jak teraz się patrzysz i żyjesz normalnie, spokojnie, to będę zgrzeszę, jak powiem, że to jest jakieś takie monotonne trochę, to nie ma tej walki o każdą rzecz. Także wtedy moja mama stanęła i nagle wśród tego, takich pełno ludzi, których nałapali tego dnia, tysiące ludzi, nie było pociągu akurat, i oni wyciągają na środek placu karabin maszynowy i celują w cały ten tłum. Ten plac, gdzie przechodziły pociągi, żeby wywozić do obozów śmierci, to był akurat przed szkołą mojego brata, szkoła taka techniczna, technikum, gdzie mój brat się uczył. Tak sobie pomyślałam, teraz umrę koło tej szkoły mojego brata,
Przecież mówią, że są jakieś pociągi i że te pociągi codziennie wywożą tysiące ludzi do Końca Wschód, ponoć do pracy. Więc teraz nas zastrzelą, ale nie ma czasu na takie rzeczy nawet myśleć, też za dużo. Jest szalone napięcie, tak jakby elektryczność w powietrzu. I wtedy mama moja, taka spokojna, kobieta, dobra gospodyni, nieuczona, mama patrzy mi prosto w oczy, przedtem mówiła, że nas wywiozą do pracy, że wszędzie mam powiedzieć, że mam 17 lat i będziemy pracować na roli, wszystko będzie dobrze. Dzieci nie potrzebują, nie mówiła, że zabijają. A teraz powiedziała do mnie tylko tak, spojrzała mi prosto w oczy, kiedy ten karabin maszynowy zwrócony do nas, że każdy człowiek musi kiedyś umrzeć i my umrzemy razem i to nie będzie strasznie, nie bój się. Ta matka to była moją siłą przez całe życie do dziś. Ona nie umarła dla mnie, ja nie widziałam jej chorej, słabej, zawijanej. Mamy, weszłam do łaźni na Majdanku i mama nie weszła, nie było mamy. Zostałam się bez wszystkiego. Ojca już przedtem wywieźli, ale mama, ta podpora, ta podstawa życia, jakby mogę powiedzieć, nie ma, nie weszła, czekam i czekam i mama nie wchodzi. Byłam z bratową. Mój boższy brat ożenił się w ostatnich dniach istnienia Gieta po prostu, Hela. Ona szła z mamą, a ja szłam z kuzynką, tak już nagie, do tej łaźni. I jest selekcja po drodze. I nawet nie założyłam kiedy, co wchodzę do tej łaźni i nie ma mamy, nie ma mamy. Bałam się zapytać, nie chciałam usłyszeć odpowiedzi, ale w końcu, Hela, gdzie jest mama? Ona z nią szła, gdzie mamy nie ma, ja jestem twoją mamą teraz. Także nawiązuję do twojego pytania, że nie przyszłam sama do Oświęcimia, a przyszłam z Helą, która zastępowała mi mamę. W pierwszej chwili nie byłam przytomna zupełnie, tylko kręciłam się po tej łaźni i mówiłam do siebie, nie ma mamy, nie ma mamy, nie ma mamy, więcej nic. Więcej nic. Nie byłam zdolna do niczego, nie chciałam niczego. Nie chciałam, żeby deptali po mnie, pchali się. Aby żeby mnie nie podeptali, żeby mnie nie... Nic, tylko mama. I gdzie jest mama? A tutaj jest apel, nagle jesteśmy jak gdyby, jak żołnierze, a wiecie, nie było apeli. Wiecie, jeszcze były domy, a tu są baraki, a tutaj są druty kolczaste, elektryzowane i karabiny maszynowe do nas zwrócone. I to wszystko jest takie naprawdę inne. Ale w tej chwili jeszcze nie wiem nic. Mama powiedziała, że pójdziemy do łaźni, nas umyją i dadzą nam inne ubrania i będziemy pracować na roli. I ja powiem, że mam 17 lat i wszystko będzie dobrze. Doskonale. Łaźnia jest, mamy nie ma. Jest barak, jest wszystko, mamy nie ma. Jest Hela, jest tłok. 800 kobiet na podłodze, nie ma się gdzie nawet siedzieć, nie można marzyć, żeby się położyć. Hela walczy o wszystko. Przynoszą jakąś zupę, to jest 800 kobiet, a jest 100 albo jeszcze mniej tych misek na zupę. I trzeba o nie walczyć. I skąd siły Heli, żeby walczyć o tą miskę dla mnie i dla siebie. No to ja byłam zupełnie nic, do niczego nie byłam zdolna z początku. Aż ona zaczęła słabnąć i zaczęła słabnąć jeszcze bardziej. Ja wtedy dostałam siłę, żeby ją ratować, żeby jej pomóc, żeby się wepchnąć jeszcze raz po tą zupę. Tak się dostaje siły, kiedy jest mózg, masz w sobie siły. Człowiek, rodzą się siły razem z sytuacjami, albo zamykają. I wtedy koniec. I to. Ale dopóki zanikają, to są. Jeszcze są. I to samo później było w Oświęcimiu. Przybyłam z Helą. Jednak z nią. Droga do Oświęcimia. Ja mogę, musieliśmy zatrzymać, jak będę za długo mówić. Ale proszę cię, bo ja chcę coś opowiedzieć o tej drodze do Oświęcimia. Ja mogę? Dobrze, jeszcze droga. Proszę? Jeszcze droga. Więc tak. Usiąść, no, przecież byliśmy już w Komorze Gazowej. Zamiast nas wziąć na transport, jak nas wybrali na selekcję, że idziemy do innego obozu, do obozu pracy, to nas w nocy zaprowadzili do Komory Gazowej i coś się tam zdarzyło, że nie było gazu. Po całej nocy wracili nas z powrotem i wywożą nas dalej. Dokąd nikt nie wiedział. Ale już jak nie w Komorze Gazowej, to już będzie wspaniale tak i tak, nie gdziekolwiek, aby żyć. No i tak, masz trochę siły, trochę otuchy, wyszłam stamtąd, całujemy się z Kelą. Wyszliśmy z tej komory gazowej i teraz tak, na Majdanku cały czas nas zganiali, z miejsca na miejsce, nogi opuchnięte.
choroby różne. Usiąść gdzieś to niemożliwe. I potem teraz pociąg. I teraz poznałam, co to jest, jaka męka siedzieć. To marzenie, żeby móc usiąść, a tutaj siedzieć. Więc tak, zapchali nas do wagonu, to dali po pół chleba. I te pół chleba, zanim się wypchnęłam już do wagonu, to już miałam zjedzone. I moja bratowa też. Ale tyle naraz chleba, a teraz siedzieć. Droga trwała takie około 3 dob. I tylko tak. Nie wolno zmienić pozycji ciała. Jedna w drugiej. Nogi rozkraczone, jedna w drugiej. I drzwi otwarte, tym razem, bo jak z Warszawy na Medanie, to już dusimy się. Ludzie się dusili i deptali po sobie na śmierć po prostu. Tutaj było powietrze. Drzwi były otwarte, dwóch żołnierzy z Wehrmachtu, nie SS-manic, oni twierdzą, że ci byli lepsi. Oni siedzą w drzwiach i pilnują, żeby żadna się nie poruszyła. A tutaj lipiec, gorąco, upał. Ile człowiek może siedzieć? Całe ciało drętwieje, jak szpilki, jeszcze dzień, jeszcze noc. Obok mnie siedziała kobieta, rząd następny przyjmił blisko, tak? Kobieta, przed nią, między nogami córka jej, taka 15-letnia, później zaprzeźniałam się z nią bardzo, Sabina się nazywała i później widziałam też śmierć Sabiny w Oświęcimiu. Strasznie dużo tutaj przeżyłam, byłam tu prawie 2 lata przecież, od 13 do 15 lat. I wszystko tak z bliska widziałam i poznawałam. I teraz ta kobieta, która siedziała za tą córką swoją, taka odważna, taka energiczna, podniosła się trochę. I zaczęła go błagać, daj mi wyprostować na chwilę ciało, nie mogę więcej. Wstał, wycelował koło mnie. Myślałam, że on straszy tylko, ale tak, tutaj. Co z jednej sekundy stawała się lepsza i lepsza i padła martwa na ramiona tej córki swojej. No i skąd siły? A sobie pomyślałam, o jak mnie już jest dobrze, ja jeszcze mam Helę, a ona już nie ma nikogo, ta dziewczynka. Wyrzucić trupa. Nie robi płakać, nie płacz, milcz, ty też zdechniesz. Wyrzucić trupa. No, to już wiedziałam, że nie idę do niczego lepszego, ale jestem z Helą, jeszcze dalej jestem z nią. No i tak. Przyjechaliśmy, pociąg stanął i to było Święcim. I ten ogromny teren taki, baraki budowane z cegieł, nie tak jak na Majdanku, to było jakby tymczasowe, z drzewa, drewniane, z desek, a tutaj takie ogromne i takie błoto. I te baraki całe, i te baraki, ludzie, to nie wyglądali jak ludzie zupełnie. Nie wiadomo było, czy to kobiety, czy mężczyźni, czy dzieci. Wszyscy taki tłum, wszystko koloru tego błota jednego. I takie. I tyle tych wież ratowniczych, i te karabiny maszynowe w nas. I tak sobie myślałam, oj, stąd ja już nigdy nie wyjdę. Ale to był sam początek. I później do łaźni ścieli nam włosy. I później dają złe ubrania, ta Heli dają jakieś dziecinne rzeczy, ona nie ma co ubrać. I skąd miałam siły, i skąd ja jestem takim tchórzem, ja się tak boję wszystkiego. A tutaj Hela nie ma co ubrać, ja dostałam dobre ubranie. Ciach, dałam jej to swoje i pcham się jeszcze raz do kolejki. I nie. Dostałam jeszcze. I to jeszcze na Majdanku, jak się pchałam, bo jeszcze zupę, a jak nie dostałam i oberwałam, to swoją oddawałam, aby żeby ona nie umarła. Tylko to, żeby ona nie umarła. I tak byłam z nią razem w Oświęcimiu. I tak walczyłam potem o jej życie, bo w Oświęcimiu na samym początku, jak przychodziły transporty, to oni ubierali takie gałęzie na tych drutach, żeby nie widać było tych pociągów. Później to było wszystko otwarte, ale z początku nie. Jak przyjeżdżały pociągi, to było Blocksperre, czyli nie wolno nikomu być poza barakami. Wszyscy są na pięciu barakach, szaleje biegunka, krwawa dezynteria. Ludzie nie mogą się wstrzymać, pchają się kobiety do tych wąskich drzwi tego baraku, tratują się po prostu, żeby stamtąd wyjść, a wyprowadzają tylko 15 pod eskortą. Kobiety załatwiały się do garnuszków, do tego, co dostawało się do picia, za tacie, za łatwiejsze, do naczynia, do jedzenia, podjedzenia. To były największe kary. Hela po 3 miesiącach, ona była chora, ona miała biegunkę, ona miała już chyba wtedy, no na płuca była chyba już gruźlicę. Ja gorączkę co dni nie powiedzieli. Ja byłam z nią, zdrabałam z nią, jeszcze kobiety obok mnie mówiły, zostaw ją, przecież zarazisz się, ona ma gruźlicę. Czy oni mieli pojęcie, czym była dla mnie Hela? To było życie dla mnie. To był Hela, to był mój brat i mój ojciec i moja matka. I to było wszystko, co miała mi zostało mi odebrane.
I ona jeszcze była tym. I ona, która mnie tak kochała też. Bo tych włosów, jak nam te włosy obcięli, jak nieraz, jak był taki na folii, że tak popatrzyła na mnie Halinka, ty moje kurczątko małe. Jak wojna się skończy, to my zawsze będziemy razem, nigdy się nie rozstaniemy. To ja ją mam teraz zostawić, bo mam gruźlicę. I stąd miałam siły na to, stąd miałam siły, bo chciałam, żeby ona żyła i żeby była ze mną razem. I tak do końca wciąż, za każdym razem. A jeszcze zamusiłam te garnuszki. Dałam się jej załatwić, bałam się, ale byłam mała. W takim zgniłym palcie, takiej nic, jakiś szalik, jakiś tutaj ciupcik taki sobie zrobiłam. I tak się pchałam z tym, dałam jej do garnuszka się załatwić. Chowałam ten garnuszek z jednej strony, potem bardzo drugie. Ja byłam przy tych 15. Garnuszek musiał być opróżniony, a kary to niech sobie będą, ale ja kary nie dostanę. A ona jak się załatwi, to nie ma się gdzie umyć i nie ma się w co przebrać, więc garnuszek musi być wolny. Pani Zofio, chciałam zapytać, czy jest jakieś zdarzenie z obozu, jakaś sytuacja, która wybija się ponad inne i która w różnych momentach życia wraca do Pani? Myślę, można byłoby powiedzieć, proszę Państwa, że to były wyłącznie takie sytuacje, ale jednak z tych zdarzeń, które wspominam, które najbardziej się wryły mi w pamięć, to były te z początków mojego pobytu w obozie, czyli w roku 1942. Pierwszy nasz wymarsz do pracy w polu podczas już mijania prawie bramy zobaczyłam po prawej stronie wiszące na drutach ludzkich ciał. Nie bardzo wierzyłam w to, co zobaczyłam, ale postać była zawieszona na drutach i tak właściwie opierała się na ziemi. Później mi wytłumaczyły koleżanki, które już były wcześniej w obozie, że te więźniarki, które nie wytrzymują tych warunków, no po prostu skracają sobie życie. Później był to dla mnie oczywiście ogromny szok. Ten widok właściwie to artysta taki jak Kołodziej, którego wystawa jest chyba w kościele Harnęża, tak. To powinien był taką rzecz przedstawić, bo to jest właśnie ta sceneria i ta ekspresja, jaka na tej wystawie właśnie jest wyrażona. Ale później już rozróżniałam w nocy, że ktoś, jak to się mówi, poszedł na druty, bo rozlegał się taki straszliwy krzyk, tak do niczego niepodobny, no że właściwie można było od samego tego krzyku dostać zawał serca. I znów po jakimś czasie edukacji mojej obozowej orientowałam się, że te osoby, które wybierały tę drogę do wolności, nauczyli się już, że trzeba poszukać miejsca najbliższego strażnicy. Bo wtedy postęp na wieży, który prawdopodobnie też nie mógł tego krzyku znieść, strzelał. I wtedy robiła się cisza. I doszło do tego, że kiedy coś takiego się zdarzało w nocy, ja czekałam tylko prawie modląc się, żeby już ten strzał padł, żeby tego więcej słychać nie było. To było jedno z moich najcięższych przeżyć w obozie, przeżyć psychicznych. Nie mówię już o tym, jaki był głód,
jak była strasznie ciężka praca w polu, no bo to są właściwie rzeczy ogólnie znane. Ale to było pierwsze przeżycie. Drugie takie przeżycie to było, kiedy już z naszego komanda, które pracowało nad sołą, przy wycinaniu szuwarów spośród zarośli, uciekła dziewczyna. Była sytuacja ku temu sprzyjająca, ponieważ w tych krzakach można było się gdzieś na chwilę jakoś wyprostować, można było odetchnąć chwilę, bo nie było tylu anwajzerek, ani tylu aufzierek, które by pilnowały, żebyś ani chwili nie odpoczywała. No i prawdopodobnie dzięki temu, bo krzaki były gęste, prawdopodobnie dzięki temu jedna z nas przedostała się na drugą stronę, przeszła przez sołę. Soła prawdopodobnie, albo ona wiedziała, że jest płytka w tym czasie, czyli w tym miejscu, albo miała pływać. W każdym razie okazało się, kiedy już miało komando wracać do obozu, że jednej brakuje. I wtedy przeżyłyśmy chwilę grozy, wiedząc, że za ucieczkę komandu grozi dziesiątkowaniu, bo to już tego rodzaju informacje dotarły do nas z obozu męskiego, gdzie to było praktykowane od 2 lat. Godzinę trwało stanie tam nad tą sołą i czekanie na los. I to były też te momenty, kiedy liczyło się, która może być ta dziesiąta. No oczywiście, nie można było zgadnąć, od której ten, który wybiera, będzie zacznie liczenie. No ale to była nowa, oczywiście nie miałyśmy zegarków, więc nie można było powiedzieć dokładnie, jak to długo trwało. Ale dla nas to była wieczność. Dziewczyny, zwłaszcza te starsze, zaczynały modlitwy. I wtedy, pamiętam, pierwszy raz słyszałam pieśń „Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud”. I stało się, że przyjechał konno, nie wiem, czy to był Lagerführer, czy Lagerkommandant, w każdym razie wysoki oficer, przyjechał konno. To wyglądało tak, jakby rycerz jakiś przyjechał na konie. Coś powiedział do komandofiurera i komando otrzymał rozkaz wymarszu do obozu. A więc jeszcze żyłyśmy. W obozie następna wiadomość, że zostałyśmy skazane na karną kompanię. Tym razem nie było dziesiątkowania po takiej ucieczce. Ogolono nam głowy, tak, włosy już do gołej głowy. Nie dostałyśmy żadnej kolacji, nic do jedzenia i przemaszerowałyśmy parę kilometrów, nie wiem, czy to było 3 czy 4 kilometry, do karnej kompanii w Budach. Zaskoczenie było ogromne, ponieważ obóz w Budach był zorganizowany wokół szkoły. Dawny budynek szkoły z przylegającą na zewnątrz ubikacją i jeszcze z jakimś kawałkiem terenu został ogrodzony drutami, które nie były pod napięciem. Tam druty nie były wyposażone w prąd. I oczywiście ta szkoła była zupełnie nieprzystosowana do warunków, jakie były w obozie. A więc nie było żadnych prycz w budynku. Nie było tak jak w Oświęcimiu Głównym, bo w Oświęcimiu Głównym były jednak w budynkach
ubikacje były też tak zwane waszrauby. Tam nie było. Tam rzucono na podłogę, na dole w takim dużym pomieszczeniu, wyglądało to jak sień taka wielka, albo jak hol może. W każdym razie tam były rozrzucone snopy słomy i trochę sienników i tam część komanda się rozlokowała na dole, reszta, która się na dole nie zmieściła, została posłana na strych. Takie same były warunki, z tym, że było ciemno, no bo nie było okien na górze. Ja się dostałam na górę, na strych, ale to miało dobre strony, ponieważ na apel, kiedy budziły anwajzerki, to były Niemki, cztery takie bardzo, no po prostu morderczynie, powiedziałabym. Niemki z czarnymi winklami. One no, potem okazały swoje zdolności w dobijaniu słabych, chorych, niezdolnych już do poruszania się. Więc te się rzucały na te leżące na dole, żeby szybko wstawać do roboty, sznela, klaus. Oczywiście były wyposażone w kije, w takie jakieś pejcze i w ten sposób tak. Pierwsze te razy spadały na te biedne kobiety, które były na dole. Ale w tychże budach, no dzień był straszny, jeżeli obóz główny, jak to się śpiewała pieśń obozowa, piekło Birkenau, jeżeli był piekłem, to karna kompania była dnem piekła. Był głód, nie było tego, co w obozie głównym, gdzie raz w tygodniu otrzymywałyśmy dodatek dla ciężko pracujących. 1/3 chleba, jakaś margaryna, czasem jakiś kawałek tak zwanego kwark się to nazywał, to był ser. No tego tam nie było, zupa była przeważnie sama woda. I w dodatku te anwajzerki i te kapo okradały bezwzględnie. Wszystko, co było najlepsze, sobie zabierały. Kiedy była zupa w polu rozdawana, to one najpierw sięgały na dno, wydobywały to, co jest gęste i odstawiały dla siebie, a myśmy dostawały już resztę cieczy bez jednego nieraz kartofla samą wodę. Także głód panował ogromny. I tak jak mówiłam, najgorsze było to bicie. Kommandofuhrer, SS-man, był w randze Unterscharführera i to był prawdopodobnie też jakiś psychopata, ponieważ on tylko czekał, żeby ktoś popełnił jakiś najmniejszy błąd czy wykroczenie jego zdaniem, rzucał się na tę osobę, najpierw bił pięścią w skroń, kiedy słabe już kobiety padały, no to wtedy okładał, kopał, a już jak się zmęczył, odchodził, a wtedy przychodziły te właśnie harpie i dokończały dzieła. Potem niosłyśmy taką zabitą, czy prawie zabitą do lagru, aby tam dokonała życia. I ja raz byłam świadkiem takiej operacji i nie mogłam od tego oderwać wzroku, bo już to było w momencie, kiedy stałyśmy uformowane do powrotu do obozu. Nie wiem, czy ta dziewczyna, bo to była młoda osoba, czy ona się jakoś wysunęła z szeregu? Może była słaba, może się zachwiała? W każdym razie ten morderca zauważył to, wyciągnął ją, no i zaczął swoją obróbkę, jak to potem nazywałyśmy. I miałam wtedy prawie 19 lat. I wtedy sobie pomyślałam, jak straszną rzeczą jest
że my tu stoimy 200 osób, bo komando liczyło 200 osób. Stoimy i patrzymy na to i jesteśmy bezsilne i żadna nie robi ruchu, żeby przerwać to morderstwo, żeby się rzucić na tego oprawcę. Tak to było. Człowiek wobec pewnych rodzajów zła czy zbrodni bywa bezsilny. I tego można sobie właściwie do końca życia nie darować. I jeszcze trzecie moje przeżycie z tych takich, które pamiętam do dzisiaj, które mnie prześladują. To było, kiedy już byliśmy na bloku 10 obozu B2, B1, B, Eins, B. To był ten blisko już rampy i blisko, no właściwie tam już było widać krematorium. Gdy podjeżdżał, to był 44 rok. To był ten rok, kiedy zaczęły się te straszliwe transporty do gazu Żydów węgierskich. Krematoria pracowały dzień i noc. Nie było czym oddychać. A tak jak pieśń obozowa mówiła, kominem, płomieniem żyga komin krematorium. To tak było. Tak to wyglądało. Nad wylotem komina był płomień, stale bardzo wysoko był płomień. A myśmy, ja przynajmniej w tym bloku, dosyć bliskim drutów, słyszałam nadjeżdżające w nocy pociągi, bo przyjeżdżający pociąg, kiedy zwalniał już na rampie, to lokomotywa wydawała taki rodzaj syku, taki był, ale taki dosyć tak silny, że budził. Ja się zawsze budziłam. Ale był taki okres, może to było 5 dni, może mniej, kiedy tych transportów nie było, była cisza i wreszcie w nocy można było spać. I którejś nocy, a właściwie tak już nad ranem, bo robiło się szaro, ja usłyszałam śpiew. To ten śpiew, jak się zorientowałam, kiedy się już przetknęłam zupełnie, to był śpiew nie na bloku i nie na naszym obozie kobiecym, bo to był, śpiewał męski głos. Tak mnie to zafascynowało, że wyszłam, zeszłam z swojej koli i podeszłam do drzwi baraku i wyjrzałam na zewnątrz. Oczywiście bardzo ostrożnie, bo kiedy przyjeżdżały pociągi, te transporty na rampę, była tak zwana Lagersperre, czyli zamknięcie baraków. Nie wolno było wychodzić z baraków, nie wolno się było pokazywać poza barakiem. Mogła blokowa to zauważyć i to było dość niebezpieczne, ale widocznie nie myślałam wtedy o tym, tylko się wychyliłam tak za drzwi i zobaczyłam, że za drutami już wzdłuż rampy na takim wąskim kawałku trawnika leżeli ludzie kokotem. I nie wiadomo, czy oni spali. W każdym razie leżeli nieruchomo, a wśród nich stał mężczyzna i śpiewał. Śpiewał podnosząc ręce do góry. I to był widok też porażający. W pewnym momencie
Ja byłam tym zafascynowana, bo ta pieśń, czy co to było, było tak pełne ekspresji, że mnie tam po prostu w tych drzwiach zamurowało. I w pewnym momencie poczułam na ramieniu jakąś rękę. Myślałam, że to blokowa, pomyślałam, ale usłyszałam głos: ty wiesz, co on śpiewa? Wtedy zobaczyłam, że to jest moja koleżanka z komanda. Mówię, no wiesz, myślę, że to jest może jakaś modlitwa. A ona mi odpowiedziała: tak, to jest modlitwa za umarłych. Kadisz. I poszła. I mnie odciągnęła też. No potem się oczywiście już nie spało, mimo że wciąż tam na rampie było cicho. Zwykle, kiedy już zaczynało się wyładowywanie tych ludzi z pociągów, to się zaczynał straszny krzyk. Szczekały psy, wrzeszczeli SS-mani, czasem się rozlegały strzały. A wtedy było cicho, więc prawdopodobnie ci ludzie wciąż jeszcze tam spali. Ten śpiew umilkł w pewnym momencie, tak, że do świtu, kiedy się rozległy gongi na apel, ja właściwie wprawdzie nie spałam, ale nie słyszałam żadnych odgłosów z rampy. I proszę sobie wyobrazić, to było bardzo dziwne. Nie wiem sama, jak to się stało. Bo rano, kiedyśmy wyszli na apel, już ustawiliśmy się w szeregach przed blokiem. Tam za drutami nie było widać nikogo. Już nie było tych ludzi. I strasznie, strasznie dymił komin. To były te moje najsilniejsze przeżycia tego typu powozi. Panie Bogdanie, ja zwracam się z drugim pytaniem do pana. W 1971 roku po raz pierwszy został opublikowany zbiór pana opowiadań pod tytułem Dzieciństwo w Pasiakach. Po paru latach dorzucił pan do tego zbioru opowiadanie pod tytułem Żyd, które prawdopodobnie, nie wiem czy pan potwierdzi, ze względu na cenzurę nie mogło się wcześniej w tym zbiorze znaleźć. I niespodziewanie kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie, może 3 lata temu, zadzwonił pan kiedyś do mnie, prosząc, aby do opowiadań publikowanych u nas dołączyć opowiadanie pod tytułem Mała, które zostało zainspirowane historią pana żony, która jako kilkuletnie dziecko, jako 5-letnia dziewczynka również została deportowana z Warszawy do Auschwitz. Chciałam zapytać, czy jest jeszcze może jakaś historia, którą chciałby pan spisać i dorzucić do Dzieciństwa w Pasiakach? Proszę państwa, przez dłuższy czas, jeśli chodzi o mnie, przez można powiedzieć kilkanaście lat, jakoś nie potrafiłem, ja widziałem ten obóz. Tych ludzi, te tłumy, krematoria, ale napisać na ten temat, czy mówić o tym, jakoś nie umiałem, nie mogłem. No ale potem, widocznie, wydaje mi się, że chciałem nawet z siebie, może wydawało mi się, że jeżeli ja spróbuję napisać, jak to pamiętam, jak było w Birkenau, że może łatwiej mi będzie o tym zapomnieć. Że ja to z siebie wyrzucę, koniec, będę żył normalnie, tak jak wszyscy dniem
dzisiejszym, przyszłością, ewentualnie, ale nie przeszłością. No, okazało się, że się to nie udało. Natomiast zacząłem się spotykać z moimi koleżankami, z kolegami, którzy przyjechali, zostali deportowani do Auschwitz razem ze mną. W sumie razem nas z Powstania Warszawskiego w pierwszym transporcie, który został, stanął na rampie w nocy z 11 na 12 sierpnia, było około niespełna 500 dzieci do lat 14. Mniej więcej połowa dziewcząt, połowa chłopców. I rozmawiając z nimi, wspominaliśmy obozowe przeżycia, obozowe dni. Przekonałem się, że jest naprawdę wiele, wiele, że moje wspomnienia to jest ułamek tej prawdy. Ułamek tego, co się z nami działo, to, co my przeżywaliśmy, że warto sięgnąć właśnie do ich wspomnień, ich opowieści. Bo przecież 27 stycznia przyszli do Auschwitz żołnierze radzieccy i zostali tutaj gromadę jeszcze i dzieci, chłopców, dziewcząt, chorych, oczywiście, no jeszcze były tysiące ludzi. Ale zanim przyszli rosyjscy żołnierze, to przecież większość tych dzieci młodocianych była ewakuowana do najróżniejszych obozów. Do Mauthausen, do Ravensbrück, jeśli chodzi o dziewczęta, do obozów pracy. I co najgorsze, uczestniczyli oni także, tak samo jak dorośli więźniowie, w tak zwanych marszach śmierci, ewakuacyjnych kolumnach, które Niemcy wyprowadzali tuż przed nadejściem wojsk, czy rosyjskich, czy amerykańskich, czy angielskich, bo te marsze śmierci to nie była specjalność, powiedzmy, tutaj, oświęcimska. Te marsze śmierci to wędrowały po całej właściwie jeszcze okupowanej przez Niemców Europie. Na wschód, na zachód. Tak, gdzie wydawało im się, że jeszcze można tych ludzi przetrzymać w niewoli. Na szlakach tych marszów śmierci zostało bardzo wielu. Dlatego, że wyłamanie się z szyku to powodowało natychmiastowo kulę strażnika, którzy pilnowali, można powiedzieć, nas do końca. I uważałem, że te wspomnienia moich koleżanek, moich kolegów do okresu wyzwolenia, może to jest błąd, bo niezwykle interesujące także są przeżycia, opowieści chłopców, dziewcząt bezpośrednio po wyzwoleniu. Nie mówiąc o tym, że przecież w sytuacji, kiedy byliśmy wyzwalani nie w styczniu, ale powiedzmy w kwietniu czy w pierwszych dniach maja 1945 roku, to byliśmy na granicy śmierci głodowej w większości. Po pewnym czasie doszedłem jeszcze do wniosku, że tutaj wywołała pani sprawę mojej żony. Ona przyjechała w tym samym transporcie do Birkenau, co ja, pierwszym. Miała 8 lat. Przeżyła. Kilkakrotnie przebywała na rewirze i zdarzyło się, o czym sobie dopiero potem przypomniałem po wielu latach, kiedy już była moją żoną, bo no co to mówić, 12-letniego chłopaka, 8-letnia dziewczynka to raczej nie interesuje, prawda? Nawet w obozie, nawet w ciężkich warunkach.
przypomniała mi się historia, kiedy obozowa właśnie, kiedy kiedyś razem z grupą chłopców przyciągnęliśmy do obozu kobiecego wóz taborowy. To było tak zwane u nas potocznie komando Rollwagen. Po prostu zamiast koni my byliśmy zaprzężeni do wozu i woziliśmy najróżniejsze rzeczy pomiędzy obozami, ale dostać się do tej grupy składającej się z około 20 chłopaków wcale nie było łatwo, chociaż to było po tym brnięcie po błocie, po śniegu już w listopadzie powiedzmy, czy w grudniu 1944, to była naprawdę ciężka praca. Tym bardziej, że byliśmy zmuszani, to trzeba się biegiem, prawda, oczywiście, ten wóz ciągnąć. I poszliśmy do obozu kobiecego. No, radość to była wielka, bo to była w ogóle, chcąc wejść z tego komanda, to właśnie miało się nadzieję, że się pójdzie do obozu kobiecego, że się zobaczy matki, które tam siedziały. Niby blisko, 100-150 metrów. Ale za liniami drutów. I kontakt, powiedzmy, bezpośredni z matką, to był wykluczony w obozie, w czasie pobytu w obozie. I kiedy właśnie trafiłem kiedyś na takie okazje, że poszliśmy do, przyciągnęliśmy ten wóz, popędziłem, bo kapo zajął się swoimi sprawami. My mieliśmy trochę czasu dla siebie, był listopad, mżył deszcz, wiatr, zimno. Nie ma mojej mamy. Zostały wyprowadzane gdzieś tam do pracy w jakimś komandzie. No, stracony, można powiedzieć, dla mnie dzień. Przykucnąłem pod baratiem i patrzę, że koło mnie siedzi właśnie dziewczyneczka, taka mała. Otulona jakimś kocykiem, chlipie, prawda, z nosa jej kapie, no wiadomo, no, zmarznięty dzieciak siedzi. I zaczęliśmy rozmawiać, zaczęła mi opowiadać, że ona właśnie wróciła z była na rewizie, wróciła, tam jej dali nawet koc, trochę ją podleczyli, ale jak wróciła do baraku, to starsze dziewczęta na pryczy, to się z nią tym kocem podzieliły, ona się znowu przeziębiła, znowu poszła na rewir i teraz właśnie z tego rewiru ją przysłali, tylko że musi czekać na przyjęcie do bloku i siedzi pod tym blokiem na zimnie, trzęsie się, no i zaczyna, i proszę Państwa, po latach żona zaczęła mi to opowiadać, ten przypadek. Jednym z tym spotkaliśmy się wtedy, potem nie widzieliśmy się długo, dorośliśmy, pobraliśmy się i proszę Państwa, dopiero potem i ja i też na ten temat się w ogóle nie mówiło i potem no dosłownie minęło chyba ze 30 lat czy 40 od pobytu w obozie, kiedy przypomniała mi to żona i napisałem takie opowiadanie pod tytułem Mała, które zostało umieszczone w zbiorze opowiadań wydawanych przez Państwo Muzeum w Oświęcimiu. I tylko tutaj właśnie smuci mnie czasem i narzekam sobie do Pani Jadzie, że jest ono wydrukowane po angielsku, po niemiecku, po włosku, po hiszpańsku, a po polsku nie ma. No może się wydawnictwo poprawi jeszcze tutaj. A w ogóle jeszcze chciałbym chwilę powiedzieć, że z latami, które upływają od tamtego okresu, pewnie ja już jakichś opowiadań czy powieści na ten temat nie napiszę. Natomiast z takich jakichś obrazków
z takich urywków zupełnych jakichś spostrzeżeń, które wracają do mnie, albo do mnie samego, albo do moich koleżanek, kolegów i o czymś mi wspomną, coś mnie poruszy, no to od czasu do czasu bywam poetą. I w kilku tomikach właśnie przedstawiłem takie, powiedziałbym, króciutkie obrazki, króciutkie wydarzenia, które nie nadają się na rozciągnięcie tego, na opowiedzenie w formie, powiedzmy, innej niż zupełnie krótki, kilkunastu czy kilku nawet wersowy wiersz. To są najróżniejsze sprawy. To są historie, powiedzmy, bardzo jakieś wielkie wrażenie na mnie na przykład zrobiło, jak oglądając nie naocznie, tylko w telewizji, kiedy papież Benedykt XVI, odwiedzając Auschwitz, zażyczył sobie, że on pod bramą przejdzie sam. Nie w tłumie dostojnych gości, tylko sam. To było wspaniałe. Albo kiedy, dla mnie przynajmniej, albo kiedy pytanie padło, prawda, od Jana Pawła II, prawda, który tutaj był. Gdzie był wtedy Bóg? Patrząc na to wszystko, co tu się dzieje. A mnie się skojarzyło, że ten Bóg był w nas. Że wytrwaliśmy, że udało nam się nie spodleć, wyjść na i z Oświęcimia i wyjść na ludzi. Ja wydałem niedawno taki tomik wierszy pod tytułem Wypalone w pamięci. No bo my tamte dni, tamte przeżycia mamy autentycznie, nie tylko ja, ale wszyscy mamy to wypalone w pamięci. My od tego nie uciekniemy. Nie uda się nam. Jestem o tym absolutnie przekonany. To nam będzie ten obraz, ten dramat towarzyszył do końca naszych dni. Ja pozwolę sobie tutaj w bibliotece zostawić taki właśnie tomik wypalony w pamięci. Może ktoś do Państwa sięgnie, może przybliży mu to te nasze tragiczne dzieciństwo czy młodość. Pani Halino, chciałam zapytać, co spowodowało, że zdecydowała się Pani przelać na papier swoje wspomnienia? Tak, podobnie jak Wam, ale inaczej. Aha. Ja właściwie zaczęłam jeszcze pisać w Getcie Warszawskim, kiedy miałam 11 lat. W początku to brat mnie uczył, bo skończyłam tylko drugi oddział szkoły powszechnej i brat jeszcze w Getcie trwał około 2 lata i zdążył mnie doprowadzić do tego, żebym zdobyła materiał do szkoły podstawowej całkowicie. I wypracowane, i pisać zdania, i gramatykę, i ortografię, i bardzo, ile było zła, ile było zabijania, i głodu, i śmierci. Ja miałam pamiętać, że przed który ma być przecinek, i przed że, i przed takie, i musiałam zdania o tym pisać. I było i wypracowania, nieraz mi dawa po 25 zdań na tyle za karę, bo ten przecinek jeszcze raz się powtórzył w tym miejscu, gdzie powinien być, a go nie było, albo na odwrót. W każdym razie zaczęły się ludzie żebrali, chodzili po ulicach, wiecie, i wołali kawałek chleba, bo żydowsku, a ścikalebrojt, a ścikalebrojt. I ja sobie tak wyobrażałam, ja jeszcze miałam wtedy chleb, jeszcze mieliśmy, chleb był pełen sieczki, jeszcze były kartofle dla nas możliwe do kupienia, zmarznięte kartofle, ale były, pomagała mi obierać, były tak obrzydliwe, ale miałam je, ale
nie byliśmy już dziećmi. Trzeba powiedzieć, że wojna robi to, że w chwili, kiedy wybucha wojna, wszystko się zmienia i dzieci stają się natychmiast dorosłe. Czytamy z oczu dorosłych i rozumiemy wszystko. I może jeszcze więcej. Może jeszcze więcej. Zaczęłam sobie wyobrażać, co oni czują, jak oni, ci, co się tak krążą w tych oberwanych szmatach, posprzedawali już wszystko z siebie, co można było nosić. I o tym kawałek chleba. I później byli tacy, którzy szmuglowali, to się nazywało. Czyli nie wiem, jak jeszcze można po polsku ładniejszym językiem dopowiedzieć, szmugiel, nie? Tak mówiło się po polsku też. To jest niemieckie słowo właściwie. Że na przykład byli tacy, którzy przecierali się przez ten mur, albo potrafili przekupić na bramach Niemców, zesłanów i policję żydowską i polską i to były takie większe, zorganizowane szmugiel. Ale byli, co się przedzierali samotni, dzieci i te dzieci utrzymywały domy. I tak była cisza, była ósma wieczór, to już była, albo siódma wieczór, to była w Warszawie, wiecie, w całej Warszawie, godzina policyjna, nie wolno się było znać na ulicy. Więc wszyscy, nagle jak był strzał, to sobie tak pomyślałam, aha, to teraz jakiś ojciec, który się przekradł przez ten mur, żeby przynieść do domu te kartofle czy chleb z rosyjskiej strony, z strony, gdzie sami Polacy mieszkają, rosyjska strona to się nazywała, i te dzieci czekają na tego ojca i ten strzał chyba go zabił i ten ojciec już nie przyjdzie do nich, on już nie przyniesie. I to ja napisałam wtedy, takie rzeczy ja wtedy pisałam. To, co miałam takie wrażenie, odczułam i okazało mi brat, który był taki krytyczny, który mnie tak strasznie krytykował, jak mi nakazywał pisać streszczenia czy wypracowania, to tym razem powiedział, że to ma wartość, jak się zaczęło wysiedlenie, to ukrył to razem z innymi ważnymi dokumentami, pod schodkami, to się były takie trzy schodki do wejścia do pokoju, pod tymi schodkami byłam taka dumna wtedy z tego, nie mam się pojęcia, Nagroda Nobla. Mój brat uznał to, że to jest ważny dokument i schował to pod schodkami. Ale to wszystko się spaliło, oczywiście wszystko się spaliło w Warszawie. Oni podpalali dom za domem, ulicę za ulicą, bo w czasie getta, w czasie powstania w getcie, ja byłam 3 tygodnie wtedy w bunkrze pod ziemią, kiedy to się działo. No i później to już nie pisanie, już to życie samo, które jest takie, że zaczynam walczyć o moją kartową, o tą miskę na zupę i jest to święcim. I z początku nie dają, jest błoto, nie możesz, idziesz krok, to nie możesz wyciągnąć nogi z błota. Jedna zatknie się w błoto, a drugiej nie wyciągniesz, tylko krzyki, pomóż, pomóż, wyciągnij z tego błota. W ogóle te twarze codziennie bardziej blade, codziennie bardziej zniszczone i te rzeczy, i to wszystko, te ubrania mam na myśli, wszystko to wymienięte w tym błocie, a nieraz biegunki, to wysmarowane. Ale nie. Nagle przyjeżdża transport. Jeszcze jeden. Nagle już nie, już więcej. Już nie, już pozwalają wyjść, już nie kładą gałęzi na drutach, żebyśmy nie widzieli tych pociągów. I stoję wtedy, mam 13 lat. Widzę dzień po dniu i nawet późno w nocy zajeżdżają pociągi. Wyprowadzają tłumy ludzi z tych pociągów, bagaże do nieba. Tu ich widzę przed sobą. Blok 27 był naprzeciw rampy. Jest, on jeszcze jest ten blok. Mój blok jeszcze stoi. Ja tam przychodzę i czuję wartość życia, kiedy stoję przy tej pryczy i dotykam te deski. I przypominam sobie te kobiety, które tam leżały obok mnie i których dym na pewno rozporst jest w niebie nad tym blokiem, na tym całym obszarze. Ale trzeba stać na apelu, o 4 nad ranem wstawać, biją, wstawać, apel, cel apel, liczyć. Stoimy, zimno jeszcze, mokra odzież, jeszcze może być dzień przed tym lał deszcz i ta odzież klei się do ciebie, zimna i ogrzana później, mokra, ogrzana, bo jeden wciśnięty w drugiego, tak. I tutaj stoisz i tutaj ten głód, wspominali ten głód, tam to marzenie o ten kawałek chleba, nie przekrawali, była po pół takiego chleba, chleb na 4 osoby, z którego 3 część wykradały, te co dzieliły, ta blokowa,
i to na cztery części, i te dwie połówki nie były przekrojone do końca. To był taki ważny szczegół, macie pojęcia? Nie do końca. Czyli jedna była większa, a jedna była mniejsza. Jak im popadło? I tu marzysz, żeby już są te skrzynie, te drewniane skrzynie z tym chlebem, już się zbliża do mnie. Oj, żebym dostała taką większą. Żebym dostała raz taką większą. A jeszcze póki byłam z tą bratową razem, tośmy razem odbierały, tośmy się dzieliły równo z każdą kruszynką. I dlatego się trzeba było zabijać, żeby stać w tej samej piątce, żebym ja stała razem z nią, żebyśmy razem dostali ten kawałek chleba. Ale z tego się jeszcze nic nie pisze i nie chce się opowiadać. Ale coś, co mnie najbardziej poruszyło, to były te pociągi. Stoję i widzę, jak zajeżdża pociąg i tyle ludzi wyprowadzają i później tutaj przede mną, a później z tej strony mojego bloku, tu był pierwszy, a z tej strony był ostatni w rzędzie. Tutaj za tymi drutami budynek taki z dużym kominem, tu oni znikają. I ogień, słup ognia, że obóz jest oświetlony, tak sobie pomyślałam, gdzie ja tu w ogóle jestem, co ja tutaj robię, jak to jest możliwe, że to jest ty, ludzie, tu się palą, oddycham zapachem mięsa palonego. Nie mogłam tego, zupełnie nie mogłam się z tym, jak to powiedzieć, strawić z tego. I raz przechodziłam przy pracy jednej, stała torba od cementu, nie otwarta, i kawałek tuszowego ołówka. Oderwałam kawałek papieru z tego i opisałam, jak ten pociąg zajeżdża, jak wyprowadzają tych ludzi. I to wszystko, co czułam i co myślałam i co sobie wyobrażałam, co oni mogą czuć w tej chwili i kto o tym kiedykolwiek opowie. Przecież stąd nikt nie wyjdzie. To było takie okropne, że to było niemożliwe, żeby stąd wyjść. Kto o tym opowie? Napisałam to. I wtedy pracowałam w jednym miejscu, gdzie baseny takie układali, kafelki. Tam właśnie znalazłam tę torbę od cementu. I potem, jak to napisałam, przeczytałam to jednej koleżance, która też tam pracowała. W tym miejscu pracowali Polacy z Wolności. Nazywali się Polacy z Wolności. To byli specjaliści do układania tych basenów, do kiszenia kapusty czy różnych takich warzyw. To była dobra praca w pewnym momencie. I jak to czytałam, to Polacy słyszeli to. I ci robotnicy z Wolności i powiedzieli, jak mówili jeden do drugiego, jak ona przeżyje, to napisze chyba książkę. Na pewno napisze książkę. Tak powiedzieli. Ja sobie to zapamiętałam. Ale kiedy to wszystko, więc już nie pisałam. To zniszczyłam oczywiście, bo mogli mnie za to zabić też. Tak. W każdym razie, gdzie ja to mogłam trzymać, bo jak nas brali do łaki, to nam zabierali wszystko, cośmy mieli na sobie, łącznie z ubraniem i wszystkim, a później trzeba było nie jeść chleba i nie jeść tej zupy, żeby to zamienić na inne buty, na inne spodnie, na inną jakieś pończochy czy tak dalej. Także niczego nie mogłam za sobie trzymać, naprawdę. Tylko była ta chustka na głowę, która była bojtrem i to tam się trzymało wszystkie skarby. Tam się trzymało tu porcję chleba, kiedy już szalał tyfus i nie można było jeść. To, która była, to się nazywało bojtrem, ta chustka na głowę, to się tak zawijało i tam się trzymało swoje skarby, które się za ten chleb i zupę zdobyło. To było jak dolary i złoto, waluta, chleb i zupa. Dlatego też zamykali kocioł, kiedy już było gęste, żeby ona sobie to mogła później zamienić na dobre rzeczy. O tych, co pracują w magazynie, czy w Kanadzie, o tych, co sortują odzież. W ten sposób. W każdym razie widziałam to wszystko, pamiętam to wszystko. I wojna się jeszcze później był ten marsz śmierci. Chodzić 5 dni, 5 nocy w śniegu i jeść śnieg, i pić śnieg. I strzelają już te, które nie mogą już chodzić, nie mają siły więcej chodzić. Ja też już nie miałam siły chodzić. W ogóle 1 stycznia 1945 roku chciałam rozmawiać przez druty z jedną koleżanką z mojego brata starszego, była 11 lat starsza ode mnie i pracowała na bloku jako flegierka, jako siostra niby, no. Prowadziła chory do szpitala, do rewiru też do szpitala. I tego dnia 1 stycznia nowy rok, 1945 rok, nie wzięli nas do pracy, postanowiłam, że zachowam Celinę. Dlatego, że Celina mi nieraz pomagała, jak mi ukradli w łaźni całą odzież i buty, to przychodziłam Celina mi, bo była zaprzyjaźniona z blokową jako siostra. Każda sytuacja, każdy człowiek ma swoją sytuację, jest też inną. Więc ona mi pomagała, wtedy poznała, że Halinka,
I to też siły to mi dodało, kiedy byłam już tak samotna, kiedy już chyba nie żyła już chyba. I ja sobie przyszłam do tego bloku, żeby maść dzierciową, tam były Ukrainki, co pracowały na komandzie i przynosiły czarną maść, to się smaruje to przy motorach, takie pasy. I ta maść leczyła świeżo. Ja poszłam z moją porcją chleba z tym do baraku, żeby sobie kupić tą maść na świeżo. I tam właśnie ją spotkałam, tą Seliną. Taka już byłam zgnębiona, taka już była nikomu niepotrzebna, sama taka już zupełnie. No i to pociągi, ten zapach tego mięsa i ten głód. I też tak byłam dzieckiem, więc ściągali, jak jeszcze żyła moja bratowa, to mnie broniła, to mnie to trzymała, przykrywała. Jak już jej nie było, to mnie zepchnęli na te buty, każda trzymała buty wewnątrz, zawłócone takie, to mnie zepchnęli, nie miałam już na silniku miejsca i kot ze mnie ściągali. Nie mogłam z nimi walczyć, nie miałam do tego sił w ogóle. Już było mi tak obojętne. I nagle poszłam do tam maść, to muszę, bo nie mogłam utrzymać tego śmiechu. I przychodzę na ten blok, gdzie to Ukrainki, 13 blok, no była okropna blokowa Eliszka jedna, o jaka ona była. W każdym razie Celina stoi, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ona tu jest i ona mówi: Halinka, jak ty tu się dostała, jak ty się tak trzymasz, jaka czysta jesteś. A nagle jestem Halinka, nagle ktoś zauważył, że jestem czysta, że się trzymam. I to było jak z nieba, jak jakaś siła we mnie wstąpiła znów. I ona mi też trochę pomogła i zaczęła mi więcej pomagać. On teraz 1 stycznia, jak już mnie nie okradali, tak już miałam tą dobrą pracę, gdzie te kafelki układali. I chciałam mi tam kartofle układać, bo kartofle komando się nazywało też. I przynosiłam codziennie kilka kartofli. Znaczy kartofli nie wolno było brać, kobiety brały do spodni, mężczyźni też tam pracowali. Kładli do siebie tak sobie. Ja miałam wtedy przywozili Żydów z Łodzi, a ci Żydzi w Łodzi mieli takie aluminiowe menaszki, wiecie, takie jak żołnierskie takie. I to, która czy jakoś jeszcze miała, mogła się oprzeć i nie zjeść tego kawałka chleba, mogła sobie z magazynu, takie co pracuje w magazynie, taką menaszkę zorganizować, nazywało się. Wszystko, co kradłeś, co kupiłeś za ten chleb, czy zupę, to się nazywało zorganizować. Mogłam sobie, ja sobie oczywiście zorganizowałam taką menażkę. I nigdy nie kładłam tych kartofli tak do siebie, a był taki esesman, jeden taki starszy, bił okropnie i szukał na całym ciele tych kartofli. A ja w tą menażkę, 5 kartofli, to miałam dość. I tak szłam na to, trzymałam tak. Nigdy mu nie wpadł na myśl. W ogóle taka mała, takie nic i trzymam tą menażkę. I te kartofle było zamknięte i przenosiłam i za te kartofle to już miałam jeszcze kawałek chleba i nam zamieniłam. Chciałam tej Celinie to powiedzieć, że już nie jestem pokrachą taką. Już mi nie gubię wszystkiego, już mi nie okradnają wszystkiego. I mam już te kartofle i mam już dobre buty prawdziwe ze skóry, nie te drewniaki, które nie można było chodzić zupełnie. I wołam ją i wolno tam było stać. I wołam ją. I strzelił do mnie sesman. To już było po 5 latach mojej mordęgi. Już miałam 15 lat wtedy. I jeszcze zabił mnie, powiedziałam sobie. Nie umrę. Nie dam, żeby życie uciekło ze mnie. Tak jak ta kobieta, co ją zastrzelili w pociągu, to tak jakby życie uciekało z niej. Sekundy na sekundę. I padła matka. Powiedziałam, nie dam się, to życie nie ucieknie ze mnie. Będę trzymać pięściami i zębami. I tak dorwałam się aż do baraku, gdzie tam mieli mnie zastrzelić, bo już nie było krematorium, już wtedy były zburzone te krematorium, komory gazowe, już nie było selekcji, już Rosjanie byli bardzo blisko, tylko było kilku lekarzy ze Stanów, kto jest bardzo chory, to jest w szpitalu, po hebrajsku, kula w łeb i koniec. I to mnie teraz czekało. Kula siedziała we mnie w plecach, rękę miałam przestrzeloną i bezwładną, mieli mnie zabić. Ale nie wziął mnie. Akurat przyszedł i kazał mnie wziąć na operację do męskiego lagru, żeby mi wyjęli tą kulę. To cud, prawda? I taki cud, co ci daje wiarę w życie, w dalsze życie i daje ci nadzieję. I to. Kiedy zaczęłam pisać tak naprawdę? Od razu po wojnie, jak zostałam wyzwolona, odnalazł mnie brata, jedyny brat, który uciekł z pociągu, jemu się udało, w Warszawie, przyjaciele.
Polacy ukryli go i on przeżył. A ja wróciłam, znaczy w styczniu nasza była wyzwolona, ja wróciłam w maju, zostałam wyzwolona, już po wojnie. W każdym razie spotkałam Marka na ulicy. Po prostu cud, nie? Już miał żonę wtedy, miał mieszkanie, nawet uczył się już. Był studentem medycyny, jak wybuchła wojna, teraz już był znów na uniwersytecie. No i tak sobie usiadłam, że przecież miałam napisać książkę. Ktoś powiedział, że tak, jak przeżyję, to napiszę. Nic nie było we mnie. Nic. Ja mam cały bochenek chleba na śniadanie, byłam szczęśliwa, taka i taka się zrobiła. Chciałam chodzić do szkoły, to mówili, a ty jesteś, jak mnie nazywali, piłeczka. Tyś weszła, czy się wtoczyłaś? Ale co? Tak jak miałam chleba, ile chciałam. I to, ale później nie, później to już mnie bolało, że nie byłam ładna, to już co ja z sobą zrobię, jak ja taka jestem gruba i brzydka. No tak, to nie jest napisanie książki. Trzeba się było, brat nie zażądał, że mam się już z powrotem uczyć po dwóch tygodniach po wyzwoleniu. No i wziął mnie takiej wyższej klasy też, niż ja miałam możliwości, niż byłam na takim poziomie. I to wszystko było, wszystko była walka, znów walka o każdą rzecz. Po wojnie. Nagle coś zupełnie innego. Nic. Raz sobie później byłam w kibucu, taka komuna w Warszawie też, to tam była taka gazetka, jakaś co piątek na przyjęcie soboty, to do tego byłam bardzo zdolna. Pisałam i korygowałam innych. I takie krótkie rzeczy, bardzo łatwo. Też wypracowania, ja byłam w gimnazjum, to z polskiego byłam świetna. Z innych rzeczy nie, matematyka, fizyka to było okropne. Ale polski język to tak, że brat mnie wyuczył te wszystkie przecinki, mówiłam. No i teraz, jak była klasówka i było wypracowanie, dali tytuł, to ja napisałam dla siebie i dla jeszcze dwóch koleżanek. I wszystko, i każde było inne, nigdy ta nauczycielka nie wpadła na to, że to wszystko była moja robota. W każdym razie później poszłam na Izrael, nielegalna droga, włóczęga po całej Europie, do Słowacji, do Czech, do Austrii, do Niemiec, do Francji. Z Francji na małym statku, gdzie było miejsce na 30 osób, statek rybacki, to nas było ponad 100, pod wykładem. I na żaglach, bo motor się popsuł. W każdym razie Izrael, inny klimat, inny język, ludzie obcy, zupełnie obcy, ludzie, którzy wcale nas nie chcą. Nie chcą wiedzieć, co z nami się stało, co z nami było, nic. To jeszcze nie są czasy, żeby coś pisać, nie? Jak nas nie chcą, cały czas nas nie chcą. Nie chcą tych opowiadań naszych, nie mów o tym. To była hańba, wyście byli tchórzami, wyście nie bronili się. Mogli się wziąć nóż kuchenny i zabić takiego Niemca i nie da się. No, nóż kuchenny. Jak miała matka, kiedy rąbnął w te drzwi, wywalał drzwi w Warszawie, wiecie, żeby wyciągać ludzi na śmierć. I jak miała moja matka zareagować? Jak przychodził, jak ten strach, jak ta śmierć wchodzi do pokoju i masz wyjść stamtąd jakoś spokojnie, żeby cię nie rozstrzelił po drodze, aż cię doprowadzi do tego muszlaku, to miała moja mama wziąć nóż kuchenny i wpaść na Niemca, prawda? No, nie mówiło się o tym i koniec. Aż złapali Eichmanna. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, kim był Eichmann, bo ja sama też nie wiedziałam. Ja wiedziałam o różnych innych, inne nazwiska. Całą geografię i politykę to poznałam w getcie warszawskim. Ale nie wiedziałam o Eichmannie akurat, a on był odpowiedzialny za tą wysyłkę do Oświęcimia, te wysyłki Żydów do Oświęcimia. I on był gdzieś w południowej Ameryce i nagle sensacja nasza, jak to się mówi, ten Mossad nasz, jak to nazywacie po polsku, złapali, porwali tego Eichmanna, znaleźli go i przywlekli do Jerozolimy i był sąd. Ja nie byłam świadkiem, dlatego że ja jeszcze wtedy nie miałam 18 lat, kiedy to wszystko się działo, ale w ogóle też nie byłam na tyle ważna dla nich, żebym była świadkiem. No i zaczyna się sąd i ja siedzę przy radiu. I nie było jeszcze telewizji wtedy w Izraelu. Były tranzystory wtedy. Nie wiem, czy wy jeszcze znacie, bo to jest dużo młodych ludzi. Były takie małe radia, takie tranzystory. I każdy, jest ten sąd i wszyscy nagle słuchają o Holokauście. Bo Eichmanna porwali, to była sensacja. A ta sensacja już daje
tą ciekawość, żeby naprawdę o tym usłyszeć raz, że to nie jest to tchórzostwo, że ten brak walki, ale jak zabili tyle milionów Żydów, ludzi, jego narodu, który jest w Izraelu teraz. No i ja siedzę przy radzie, dzieci miałem wtedy małe, dwóch synów mam. I ja już nie gotuję, ja już nie robię nic, ja im daję jogurt, kawałek chleba i tam jajko, koniec. Ja siedzę i tylko obserwuję, że oni wszystko opowiadają, ci świadkowie, to co ja pamiętam, czym ja oddychałam tutaj cały czas i oddycham na zawsze. Jak powiedział pan? I nie. Mówię do nas, ja mówię, był biedny, wtedy ja mu dałam spać. Całe noce. Wie, popatrzcie. Przecież tylko mówią, jak zabijali, jak palili, jak rozrywali dzieci i tak dalej. Ale przecież myśmy żyli jeszcze od jednej mety do drugiej. I cośmy żyli, jak? Cośmy czuli, cośmy robili z sobą wtedy. I to było w getcie, od jednej łapanki do drugiej, to było później na Majdanku, od jednej selekcji do drugiej, między selekcjami, między chorobami, czasem słońce jakieś trochę świeci, czasem trochę obrzali jesteś i coś sobie przypomnisz, jedna opowie drugiej, co to było kiedyś w domu, ale lepiej nie przypominać, bo jak przypominasz, to zupełnie zginiesz, ale czasami tak. Ale masz inną przyjaciółkę jakąś teraz, matkę zabrali, brata zabrali, ojca zabrali do Treblinki. Ale jesteśmy tutaj, jest taka dziewczynka, ta Sabina, której matkę zabili w wagonie. Nagle staje się moją przyjaciółką, nagle jesteśmy razem jak dwie siostry. I jak się dzielimy tym kawałkiem chleba, która sztubowa, która ma litość nad jedną z nas, zabili, że dziecko i nam daje, dzielimy się tym. Tego wszystkiego nie ma. Aż ja miałam nawet miłość w Oświęcimiu pod sam koniec. To wszystko było, żywy człowiek ma uczucia. Nawet kiedy nie ma sił i możliwości wydobyć z siebie słowa, to on czuje i coś robi z sobą. I to mi brakowało w tych wszystkich tych świadkach podczas Jerozolimy. I wtedy mój mąż, ja chciałam tylko, żeby oni współczuł, nic więcej. Że naprawdę masz rację, o jak mnie to bolało. A on nie, nagle mi tak brutalnie mówi, siadaj i napisz. Wiesz co, ja nie mam pisać, ja książkę, każdy dzień tam, każda godzina, w której tyle się działo, jak pomyślałeś o czymś, co było wczoraj, to zdawało się, że to było 3 miesiące temu, tyle rzeczy się przelewało przez dzień, ale usiadłam w kuchni któregoś dnia, ja zaczęłam marzyć o tym, że ja piszę książkę, prowadziłam dziecko do przedszkola, było trochę daleko, to już marzyłam, że ja piszę, że jest książka, nie miałam pojęcia jak i co, aż usiadłam w kuchni, jeszcze wtedy nie miałam maszyny do prania, jeszcze nie miałam telefonu, nic, usiadłam między kuchnią a praniem i wzięłam blok parawion, taki cienki papier listowy i zaczęłam pisać. I tak napisałam tą książkę, z tą książką to był cały uniwersytet życia i poznania ludzi, przyjaciół i nowych i starych, którzy się nagle stają bardzo mało przyjaciółmi i odwrotnie już. I później raz jednego dnia myślałam sobie, chciałam wyrazić, jak chcę się płakać. Nigdy nie płakałam, matkę zabrali, to oszalałam zupełnie. Nie było łez, nie było łez. To było ponad łzy, ale w końcu są łzy po wojnie. W końcu coś tam się dzieje w sercu, coś jakiś wstrząs, jakiś... I chciałam to opisać, jakie to uczucie, kiedy przychodzą łzy. I napisałam takie coś jak opowiadanie. I przeczytałam to moim znajomym. I mówię, to przecież jest wiele.